Sponsorem programu jest Politechnika Rzeszowska. Budujemy przyszłość. Sponsorem programu jest Leroy Merlin w centrum handlowym Krasne koło Rzeszowa. Dla domu z pomysłem. Rzeszowska Wieża, radiowo-telewizyjnego ośrodka nadawczego na Baranówce. 14 grudnia 1962 roku mieszkańcy Rzeszowszczyzny, niemal w prezencie gwiazdkowym, otrzymali możliwość odbioru pierwszego programu telewizji polskiej. Pierwszą inwestycją, która była związana z wprowadzeniem tutaj telewizji, była budowa wieży przekaźnikowej na Suchej Górze koło Krosna, koło Czarnożek. Ponad 100-metrowej wysokości wieża, która jest zrealizowanym tam kominem z Nowej Huty. Po prostu projekt komina z Nowej Huty został wykorzystany dla stworzenia podstawy dla budowy przekaźnika telewizyjnego tam właśnie. Od 1970 roku zaczęto stopniowo wprowadzać drugi program telewizji polskiej. Niestety rzeszowianie nie mogli go oglądać. Brakowało odpowiedniego przekaźnika. 2 lata później działająca od pewnego czasu w Rzeszowie redakcja telewizyjna zaczęła przygotowywać samodzielne programy z regionu pod tytułem Panorama Rzeszowska. Jednak aby gotowe materiały filmowe można było nadać, konieczne było przetransportowanie ich aż do Krakowa. Brak lokalnej stacji nadawczej był coraz bardziej uciążliwy. Wspominał o tym w swojej książce Julian Woźniak, jeden z pierwszych i najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy ówczesnej rzeszowskiej telewizji, a zarazem jeden z głównych inicjatorów budowy nowego ośrodka telewizyjnego. Powstał pomysł, ażeby przygotować w szybkim trybie, w szybkim czasie dokumentację techniczną i zrealizować ten ośrodek tutaj w Rzeszowie. Zdecydowano się, ponieważ nie było w planach gospodarczych, nie było żadnych środków na ten cel, zdecydowano się realizować ten ośrodek w oparciu o, jak gdyby, czyn społeczny. To była modna wtedy formuła i dobrano parę osób, które mogły przygotować taką dokumentację. Projekt architektoniczny ośrodka telewizyjnego wraz z obiektem nadawczym w godzinach wolnych od pracy wykonał inżynier Tadeusz Karyś. Zgodził się na to jako architekt młody, obiecujący i aktywny, a pan Szafrański, który był dyrektorem zespołu usług projektowych, to jest taka firma, która robiła na zlecenia prywatne różne tam inwestycje, zgodził się opracować założenia techniczno-ekonomiczne na tą całą inwestycję. I w związku z tym w czynie społecznym powstała dokumentacja całego ośrodka telewizyjnego. Obliczeń konstrukcyjnych dokonali inżynierowie Głowiak i Mrozik z Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego, które również poza oficjalnym planem robót realizowało tę inwestycję. Natomiast do budowy wieży telewizyjnej wykorzystano projekt istniejącego już ośrodka nadawczego na Krzemionkach w Krakowie. Na miejsce powstania ośrodka wybrano róg ulic, które wówczas nosiły imiona Władysława Broniewskiego i Aleksandra Zawadzkiego. Lokalizacja w tym miejscu została wybrana głównie dlatego, że była na terenie łatwo dostępnym, dostępnym komunikacyjnie i dostępnym równocześnie pod względem wszystkich elementów uzbrojenia technicznego. Wszystkie te przyłącza kanalizacyjne, wodociągowe, energetyczne, to wszystko było tutaj praktycznie w zasięgu ręki. Chociaż byli tacy, którzy protestowali przeciwko tej lokalizacji. Pierwsi protestanci, że tak powiem, żądali, żeby wykorzystać na przykład kawałek górnego piętra hotelu Rzeszów, który się wtedy budował i tam na tym hotelu umieścić cały nadajnik. Przecież można tam na hotelu postawić taką mniejszą, że tak powiem, wieżyczkę metalową i stamtąd emitować to wszystko.
Natomiast inni mówią, że jak to można lokalizować w takim środku miasta, gdzie są różne zakłócenia, gdzie nie ma żadnych możliwości rozwoju, to trzeba zbudować nie tutaj, tylko na Magdalence, w Malawie, na Magdalence. Tam jest przecież znakomity widok na wszystkie strony, nie ma żadnych zakłóceń po drodze, tam się nic nie dzieje, tam trzeba zrobić taki ośrodek. Od 2 lat działa w Rzeszowie Społeczny Komitet Budowy Telewizyjnego Ośrodka Nadawczego. Dziś plac budowy zwiedzam z przewodniczącym Społecznego Komitetu, przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rzeszowie, magistrem Emilem Rejusem. Panie magistrze, jakie funkcje będzie spełniał ten właśnie obiekt? Główną funkcją tego obiektu jest przede wszystkim poprawienie odbioru pierwszego programu, dalej to nadawanie programu drugiego, no i oczywiście kolor, na który wszyscy mieszkańcy miasta Rzeszowa czekają. Niezależnie od tego będzie tutaj również zlokalizowany punkt emisyjny telewizji. Tak jest, zamierza się również stąd prowadzić emisję na Kraków przede wszystkim i kraj. Jak daleko zaawansowane są prace budowlane? No, prace budowlane trzeba powiedzieć, że są dobrze zaawansowane. Chcę powiedzieć, że komitet powstał początkiem roku 71 i na dzień dzisiejszy sytuację już mamy bardzo dobrą. Można pokazać ten obieg, a więc część niska jest już pod dachem. Są prowadzone prace wykończeniowe, jak również będziemy rozpoczynali już w miesiącu kwietniu pracę przy wieży, która już widać, że jest fundament gotowy. Oczywiście wieża ta będzie powtórzeniem wieży takiej, jaka jest na Krzemionkach w Krakowie. Realizuje tą budowę Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i chcę powiedzieć, że dzięki temu przedsiębiorstwu przede wszystkim będziemy mieli możliwość chyba oglądać już program pierwszy, jak również program drugi i kolor pod koniec bieżącego roku. Realizacja tej inwestycji poszła bardzo sprawnie. Przede wszystkim dokumentacja była dobrze uzasadniona. Dostała zgodę wszystkich władz wojewódzkich, władz centralnych. To wszystko musiało być oczywiście wyurzędowane tak, jak należy. I tak, jak należy, to było realizowane. Bardzo szybko i bardzo sprawnie. Finansowaną w dużej mierze ze środków społecznych i funduszy zakładowych budowę ukończono w 1973 roku. Mierząca 64 metry wysokości wieża telewizyjna stała się jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów w Rzeszowie. Ta wieża stała się elementem, który był jak gdyby takim znakiem postępu, symbolem postępu, który sygnalizował to, że my już jesteśmy rzeczywiście w XX wieku. 1 lipca 1973 roku na mocy uchwały Komitetu do Spraw Radia i Telewizji utworzona została w Rzeszowie pierwsza samodzielna redakcja telewizyjna działająca w stacji nadawczej na Baranowce. Wkrótce nowy ośrodek telewizyjny umożliwił rozwój redakcji i możliwości produkcyjnych. Poprawiła się jakość obrazu, odbieranych również w kolorze programów, na przykład takich jak ten. Ziemia rzeszowska. W Bieszczadach zmiany niemal z miesiąca na miesiąc. Rozbudowane zostały Polańczyk, Solina, Ustrzyki Dolne i Lesko. W minionych 2 latach zbudowano tu 3 razy więcej domów i mieszkań niż poprzednio. W bilansie gospodarczym kraju liczy się coraz bardziej rzeszowski przemysł. W minionym roku wartość produkcji osiągnęła w województwie ponad 84 miliardy złotych.
o 10 miliardów więcej niż przewidywały zamierzenia. Ofiarny wysiłek załóg rzeszowskich zakładów przemysłowych został wysoko oceniony. Podziękowania i dyplomy najwyższych władz partyjnych i państwowych przyznano 105 przedsiębiorstwom. Z reguły wcześniej niż zakładały harmonogramy, rozpoczynały produkcję nowo budowane i modernizowane zakłady. Huta Jarosław daje codziennie krajowi ponad 1 000 000 sztuk opakowań szklanych. Zakłady tkanin powlekanych w Przemyślu wytwarzają tysiące metrów estetycznych i poszukiwanych na rynku tkanin skóropodobnych. Zakłady płyt wiórowych i wytwórnia wykładzin podłogowych w Jaśle. Duże, nowoczesne fabryki produkują dla potrzeb budownictwa i przemysłu meblarskiego. Tytuł najlepszego w kraju eksportera uzyskały w minionym roku krośnieńskie huty szkła. Mister eksportu 1974. To piękne wyróżnienie. Jakość i nowoczesność wyrobów wielu rzeszowskich zakładów zyskały powszechne uznanie na rynku. 323 produkty otrzymało znak jakości, prawie o 100 więcej niż przed 2 laty. Sponsorem programu jest Politechnika Rzeszowska. Budujemy przyszłość. Sponsorem programu jest Leroy Merlin w centrum handlowym Krasne koło Rzeszowa. Dla domu z pomysłem.